Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Witki Gamer. W dzisiejszym hashtag 23 odcinku nagram dla was, tak jak mówiłem, poradnik, jak prawidłowo grać z zadymiarzem. I tak jak wam mówiłem, zamienię tego bezużytecznego boostera na baroka. Ale zanim to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym werwonwenwanego, pozdrawiam Onixona, pozdrawiam Super, pozdrawiam Oniwkę, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Kamina Rada, pozdrawiam Najka, pozdrawiam ekipę Czarne Chmury i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie potorowieni. No dobra, a teraz nie przedłużając wam zbędnego balastu, zaczynam dla was nagrywać Brawl Stars. Resztę pozdrowień dopiero dostaniecie na innej komórce, bo w tej chwili moja mama rozmawia z bratem i tam miałem więcej pozdrowień, bo tu musiałbym YouTube Studio zaktualizować, więc poczekajcie chwilę, zaraz wracam. No bo wiecie, na tej komórce, tej trzeciej u mojego ojca niestety nie mam wystarczającej ilości pamięci do zaktualizowania, więc więcej pozdrowień oczekujcie na następnym filmiku z Granny. Obiecuję wam, że tym razem się dla was postaram. No dobra, a dzisiaj zagram dla was barokiem wszystkie misje. Zadymę, super plażę, potem pojedynek, potem knockout, potem napad, potem zbiorę klejnotów i potem starcie w trybie duo. No dobra, zaraz wam pokażę, że on jest jeszcze lepszy od tamtego boostera. Gramy przeciwko srebrnej Tarze, Macy i Grifowi. No. Dobrze. Ale Tarę pokonałem. Czekamy na naszych przeciwników. Jest! 1-0. Nieznajomy gracz strzela gola. Ale przynajmniej pokonałem, wiecie kogo? Macy. Pokonałem Macy. To przynajmniej coś. Dzisiaj to trochę lepiej gram niż wczoraj. Jest, Tara. Powinienem to wygrać bez problemu. I jest! Wygraliśmy! Mamy bilans 1-0. To teraz lecimy z pojedynkiem. Mówiłem wam, że Brock jest lepszy od boostera, bo booster to taki presji nie wyważa na swoich zadymiarzach, na przeciwnych zadymiarzach jak Brock, bo Brock to wyważa nieźle presję na zadymiarzach. Dobra, teraz lecimy z pojedynkiem. Na pewno se poradzę, tylko muszę się trzymać z daleka. Silni przeciwnicy, więc na pewno z nimi wygram. No niestety. Ajajaj. Aj, aj.
ją pokonałem. Jest! Wow! Jest! Wygrałem! 2-0! No po prostu dzisiaj jestem niesamowity. Dzisiaj same wygrane będą. Zobaczycie. Teraz szybko knockout. Musiałem się skupić. Tutaj widzicie Boga Goroma, bardzo złego. Gramy przeciwko Cordeliusowi, Tickowi i Brockowi przeciwnemu, z przeciwnej do drużyny. Ale Corneliusa pokonałem! Coś niesamowitego! Przynajmniej Corneliusa pokonałem. Wszystko mi zabrał ten tick. Tylko ten tick najgorszy. Niestety tu przegramy. Oj, szkoda. Ale i tak, dwa pozostałe wygraliśmy. Więc nie ma się czym przejmować. Resztę na pewno wygramy. Zobaczycie, to będzie ten mój jedyny odcinek. O, ale przeciwko pajęczynowej Charlie, nie wiem czy wygram. O, nie ta ją pokonała. I tego skoczenie. Pokonałem najnowszą zatymiarkę. Mocni są. I niestety tu też przegraliśmy. Czyli mamy bilans 2-2. Ale nawet nieźle zagrałem, bo trochę tam namieszałem w szykach tej nowej zadymiarce. Game on.
ale to było za mało, żeby ich pokonać, niestety. Później wzięli się i nas pokonali po prostu, ale tych to na pewno pokonam. Barleya, Bibi i Nite na pewno pokonam, bo jesteśmy lepszą drużyną od nich. Jest, dobrze. Nita, papa. Bibi, papa. Nita, papa. Teraz uciekaj, Poco. Nie. Weźcie. Teraz szybko! Ale pecha mieliśmy. Szkoda gadać. Może w starcie w trybie duo powinniśmy wygrać. Powinienem wygrać. W parze. Bo kto by chciał grać sam. Ostatnia misja i możemy już oficjalnie uznać, że to będzie koniec filmiku. No, powinienem ich pokonać. Zmieniłem go. Żeby tam poszedł i tam postrzelał. Uciekaj. Jest! Wygrał nawet bez mojej pomocy. Twoja drużyna jest na pierwszym miejscu. Mówiłem, że wygramy. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z hashtag 23 odcinka z Brawl Stars, jak poprawnie wygrywać z Ademiarzem, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa.